Leczka niecałe 10 tysięcy litrów. Katolików opowiadam 12 sztuk. Tyle ktoś chciał. Jest, oczywiście. Mogę się dalej. Mlek, sok ananasa. Kokaj na Malibu. Buteleczka 0,7. 9 tysięcy litrów. Połówka za 6,5. Degustujemy kokos. A Malibu macie? Dobra. Tu, do chłopca. Marino, pojechał seniora. Magdion, całkiem przyjemny łyska, 3 latek, buteleczka 0,7, kosztuje 11 tysięcy lirów. Jeżeli ktoś pija whisky, cola, drink, to spokojnie bierzemy tego whisky, że nie ma co się przypłacić za nazwę, kiedy kolej tak zabije każdy smak. Mam. Jeżeli chcemy coś lepszego, to jest kandel, szkocka, odmiana whisky, 5-latek, 17,5 tysiąca lirów. Panu podobny. Tak, tak. I ten latny na ten. Tam to już przeżyje.
Niech pani pokaże tę zapalniczkę jeszcze raz. No, no ale to weźmiemy. Tam będzie.
vediamo. A co? Już autobus są. Ale nie, asi pak co? To będą potrzebne. No, dziękuję. Señor, te va a demandar. Me queda pendiente un esfuerzo que va a ir a un puerto fantástico. Pero me gustaría que viera de aquí, pero que viera sola. De aquí. Sola. Para comer en el prezenty sam, nawet uwiecznione. O Jezu, widziałam. 8 tysięcy. 8. Ja czyli 16 złotych, tak? 16 złotych. No. O Jezus, ten prawny ma mnie ładnie. To jest do żony, proszę. To jest ta, moja żona. Pięknie. Dostanie taką koletkę. To jeszcze tą moją bransoletkę złotą. Prawie, o, że. Pięknie. Ale tylko prawie, że. Skąd to wie? Dobra, idziemy. Ja jestem tu. Na każdy robić raj. Idziesz. I ręka też się działo. Wskazujemy. Idziemy. Mamy to włożyć. Cichy, że po gorzołotko musisz tego. To mówisz raka. Dokładnie. Ja lałem od kasowa. Takie sztagany. On lał po tyle, ja po tyle. On mówił, że trudno, niech tak będzie. Ty. Wiesz co, Węgrów tak ochlałem, że po ścianie wybrał. Pęk krótko, proszę grać. Dobrze mówię? Przed panem Antoniem to samochodem. No to przyjdą mi wieczorem. Panie Antoni, odbieram sobie tramwaje stanowi. Piątka. Piątka. Proszę państwa, jeśli możemy, to wsiadamy, żeby... Ale nie, bo jeszcze się o raka, jest rak potrzebny. Ale i ręko, ty to mówisz tak subtelnie, bardzo pięknie. Jeśli możemy, to się damy. Bogdan! Daj ręko. Jak kapra. Auto zaraz znów. No jeszcze raz. No. Czekaj. Antonio. Czekaj, Antonio. Antonio. Rozmawiamy, tylko po prostu wam siadać. Mamy chwilowe opóźnienie ze względu na Kazimierza Kamerzystę. Pochodziliśmy sobie. Byliśmy potem faktycznym, prawdziwym.
ale nie, nie wiem, co to jest. Nie, miałam postawić tak. Miałam postawić tak. No nie, no ale nie było właśnie. Mieliśmy iść na to. No tu, ja czekałam. Jak się mnie pozytują? Będziesz miała najładniejsze zdjęcie na tym filmie. A co tutaj jest napisane? Tu jest moje nazwisko. O! A ten numer? Jeden czy pierwszy? Ja nie widzę, nie wiem. To jest moje nazwisko. Aha, no świetnie. Wszystko, my wszystko wiemy, o co się rozchodzi. Przez lewe ramię się ogląda. Zobacz, jak Miszunio wygląda. Bez stresu, brzuch rośnie. Wyperfumowany. Dla mnie odjeżdżał ten. Zobacz, jaki wyperfumowany jestem. Zobacz. Bo ja, no, Kasiu. Ja porównuję. Dla mnie to on jest dobry, a potem to jest dobry. Do tego rano, co pani wziąłeś? No, tak? Ja się ona dostanie. Zabiłam go. Alanero. Wczoraj w nocy. Ale przecież mówiłeś, wiesz, że będziesz miała wodę. Dla mnie jest to... Geniu, nie martw się. Już jestem pusty jak bęben. Kontrola celna. O, fantastyczne. Proszę Państwa, proszę usiąść i sprawdzamy, ile nas jest. A ile też? A laska gdzie? Która? No twoja. Laska reprezentuje do flamca. Tu siedzi. Gdzie jest Jabek? I tu mnie nie kombinuj, żeby mnie popchnąć. Taką wieczorą. Jak się byś można zapłacić? Zobacz, wycofanie. Czy ja mogę tu usiąść z przodu? Jasno, siadaj. Ktoś tam musi usiąść. Ale na nie można? Nie, spokojnie. A ty na jak wygląda? Kto mi zrobił prezent? Chciałam podziękować. Ile dostawałam? 29. Ale to nie. Słuchajcie, macie do wyboru. Jesteśmy spóźnieni i albo teraz w tym przypadku jedziemy od razu do Koloseum albo do Cicioliny. Kto woli? Co? Od monopolowy! Cicciolina! Jest uno Cicciolina! Chcecie? Ty nie... Nie denerwuj się. Ten duży tam niech nie wysiada. No co ty myślisz? Wyszy ciastka wstrzyka, nie trafić. Kurczak. Kurczaka będziemy mieć. Ja jestem jutro ulubiony na gondoli. Ale słuchaj. No nie chciałabyś wiedzieć. Ale odpuszczę sobie tak. Do hotelu. No idziemy do hotelu, mamy wolę. Idziemy do hotelu, bo czy złapiesz, będę cię szkolić. Ale przecież protestujemy. No to gdzie się dzieje? Nie ma czasu ani siły. Ty pojedziesz do hotelu, będziesz się szkolić. Jedziemy do hotelu, idziemy nad morze. Do 19 mamy wolny czas. A o 19 pijemy. Ale to jest w planie, tak? Tak, jest w planie. To my podpiszemy. Ale niech dostanie, to my.
bo tu jestem sklepem z elektroniką. Wiesz co? To jest tak zwaną starą apagedą. A ty tutaj? No, jest jedna pani, co mówi po polsku. Ale to jest Ukraina, bo ona za dobrze tego... Nie, ale trochę tak. Chcieliśmy informację tam. Cały wywiad przeprowadzany, jak ludzie do hotelu, bo to się raz tłumaczyli, że to ktoś się poszukiwał, to się nie denerwuj, to my. Nie, w każdym razie to tylko, to... W każdym razie to tylko nasz pokój. Thank you.
roku, jak jestem w danym roku, będę skakany do szkoły. Ser miękki pleśniany, no nie, no nie. Mogę dojść do tego łóżka, dobrze, drugą i tego. I jakoś doszłam, obudziłam się o 8 wieczorem, po 8 godzinach, a była, nie pamiętam, już taka pijała, że nie, po 8 godzinach od tego momentu 5% nie zapaliłam. Ani nie dnęk miałam zaraz w górze, nie zapaliłam. Wydaje mi się, że się zgadza, za pierwszym razem jeszcze na ciebie taki wzrok matry. To proszę nie wyprowadzić. Głosić, że kogoś tam nie ma. Pietra nie ma. Jest tam z tyłu, widzę. Bo ruszamy i już tutaj nie wrócimy. Jak nie wrócimy? Dzisiaj. Pieniążka rzuciła. Taka piątka.
Także powiedzmy około południa, między 12 a 1 możemy być w Wenecji. Tutaj były takie głosy, słyszałam, że wolicie Państwo najpierw jechać do Wenecji, płynąć, znaczy płynąć na plac Świętego Marka, pozwiedzać i dopiero w drodze powrotnej, kiedy już wyjedziemy z Wenecji, zrobić zakupy. W porządku, tak może być, tak może być. Możesz się nastawić, bo kobieta wystawia. Zróbmy jeszcze raz, bo ja to lubię. Bo ja bym za wymachą. Robię ci przyjemność? Nie. Ręka mnie boli, ale kobieta chce wyjść. Czuj się jak w domu. Okej, bo teraz będzie w przodu. Muszę? Jesteś się nagrani. Bo już jesteście nagrani. To wiem, to proszę. Parking, który mieści właśnie samochody Wenecja. Oni już niestety nie mogą sobie dojechać do swoich domów swoimi samochodami, muszą je zostawić właśnie tutaj na Piazzale Roma, tak się nazywa ten plac i parking. I proszę Państwa, dalej oczywiście przesiadają się łódki, łódeczki, motorówki, gondole, które sobie pooglądamy i którymi pięknie potrafią manewrować nawet przy największych falach. Naprawdę wychodzą z tego zawsze bez szwanku, stojąc, w żaden sposób się nie trzymając bosymi często nogami lub tylko no, w zasadzie bez żadnych zabezpieczeń. Naprawdę wymaga to niesamowitej wprawy w takim sterowaniu. Zobaczycie, trudno mi mówić o tym, jeśli czegokolwiek nie widzicie, natomiast jak zobaczycie, to sobie sami dopiero będziecie zdolni wyobrazić. A mówię komfortnie. A my wjeżdżamy w tej chwili na parking, na sztuczną, powtarzam, sztuczną wyspę Tronchetto. Czy wysiadamy? I za chwilę będziemy wysiadać na parking. Nie można teraz, trzeba będzie płynąć. To przepraszam, idę na szczęście. Tylko żeby się ta łódka, mówię, nie wywróciła, kurde. Bo jak się wywrócimy, to wypniemy wszystko na kawę. Nie będzie. Proszę Państwa, popatrzcie teraz na groblę, którą jechaliśmy przed chwilą. Tam przed nami prowadząca do Mestre i na stały ląd grobla. No, Kaziu, tak, trochę jest. Kaziu, uważaj, bo wstaje. Wyłącz. Nie, bo idę po swoją, wiesz? Proszę? Korne. Idę po kamerę. Lewo na park. Chciałbym jeszcze swoim dzieciom powiedzieć. Nie?
mówię, że przez całą emeryturę myślę, że wszystko, co w Polsce, to ma jakieś wady i wady. No to robimy dziurkę. Tak, ja tutaj moja ręka. Proszę mi ułożyć. Za każdym oddechem łapę i pętlę. Już? Znaczy ja nie mam pieniędzy. Mam oddać, prawda? A, to każdy pani bilet. No, bingo. Ale ja bym nie chciała, proszę Państwa, zrozumcie mnie, ja bym nie chciała, żeby później ktoś z Was powiedział, że zaraz, to miał zapłacone 10, że ja miałam to zapłacone 5, to ja proszę tą resztę, no nie? Słuchajcie, w pierwsza, później... Ja tutaj decyzję zostawiam... Najpierw idziemy. Tak, już nie będzie lepiej brać. Będzie lepiej brać. A my nie chcemy. Ale większość... Chcemy jechać w obie. No i... Ale słuchaj. Nie my, tylko ja. A nas bardzo taki ładny. Co? Ile jest osób, co chce? Będą sobie z dwie strony. Ile tych osób jest? Ile jest? Ile jest osób, co chce? Ręka do góry, kto chce dwie strony płynąć. Gdzie są kobietki? Zdecydowana mniejsza. Bez pytania wrok, nie? To jedzie. Zapytaj wrok, nie? No to stawaj, panowie. A czy ja dopłynę do Kalisza, to mogę płynąć. Ale słuchaj, przez Wenecję to tak. Dla mnie będzie celników i przemysłem wszystko. Na to, nie, to marka, ja bo nie wiem, żeby kolumnę pod mój karton. A wszystko będziesz. My teraz idziemy na plasie tego marka. Będziemy pierwsze, idzie grupa. Cała grupa, to słuchaj, ty też pani Ela się pyta, czy może się odłączyć. Mówiłem go, żeby wziął busz. Jeśli sobie życzy. Tylko trzeba nam dotrzeć na odpowiednią godzinę, bo mi to rozpływa, prawda? Podobno. To jest wasz wybór. Panie Kaziu. Tak się wita Wenecji. Jeśli ktoś chce iść sam, to pojedziemy. Jeśli ktoś się kupuje, właśnie widzę, popieram. Bo na przykład ma to załatwienia w takim, czy takim, czy takim. I znowu będzie ja tam rzeczy, potrzeby. Ja idę. Ale naprawdę nie wyrzucisz mnie ze związku. Nie. Dobrze. Przepraszam, czy może pani odgłosić teraz? Ale na tablicy będziesz widział. Przodowniku. Nie, ja przepraszam, nie, kiedyś było tak, że w Związku Radzieckim byliśmy przodownicy przed domem. Dobra, kto nas będzie powiedzieć 12? No właśnie, o, właśnie. Bo na razie mówimy o drodze. 17, 15. Ale to jest najważniejsza wiadomość. To jest na kolej. Uzbrojmy się w cierpliwość. Więc proszę Państwa, ustalamy, kto chce idzie ze mną, kto nie idzie ze mną. Spotykamy się na placu Świętego Marka o godzinie 14. To ja mam chodzić sam? O godzinie 14. Się słuchaj, ej. Się spotykamy. Jeśli kogoś nie będzie, to znaczy, że rezygnuje z naszego towarzystwa. Tak oto. I wtedy ja na placu Świętego Marka o godzinie 14 powiem to, co trzeba i o której, co jeszcze, w jaki sposób możecie sobie jeszcze, bo my mniej więcej do godziny 14 to my tam spokojnie dojdziemy sobie spacerkiem z tą grupą. Mhm. I teraz tak, od godziny 14 będzie czas wolny do godziny 16. Czyli jeśli nie o 14, to o godzinie 16 znowu przy wejściu do bazyliki. I wtedy wracamy płynąc i o godzinie 17. Nie, moment, bo pół godziny się płynie, więc jeśli się będzie... O godzinie w pół do czwartej, przed bazyliką. O której? O godzinie w pół do czwartej. To co wcześniej. Dziesz co wcześniej, Ela, co ty będziesz robić dwie godziny przy tym? No. Na placu. No, dlaczego mamy nie zwiedzić? No? Zwiedzisz za godzinę. Nie. Chwileczkę, mam pytanie. Dlatego, że pół godziny. Jeśli pozwolicie Państwo. Ale momencik, proszę Państwa, my będziemy szli tam, będziemy zwiedzać. Oczywiście, bo zobaczysz, że będziesz tylko łazić i ludzi. Dwie godziny masz na placu Świętego Marka. O 14, jeśli... Na placu Świętego Marka. Chyba, że, proszę Państwa, przepraszam, bo w takim razie umówmy się o godzinie 15. Ostatnim punktem będzie zwiedzanie bazyliki i prosto z bazyliki
idziemy i wracamy. O, jeszcze raz. Jedno pytanie. Masz męża? Tak. Szkoda, bo chcę ze sobą chodzić. Do Wenecji. Mogę z tobą chodzić? Ja cię tak. Daj rączkę. Ale tylko. Czyli proszę państwa. Nie, chwilę. Dobrze. O godzinie 15 spotykamy się pod bazyliką i razem, ja wam podam parę informacji odnośnie bazyliki i razem wchodzimy do bazyliki wszyscy. Później wychodzimy i kierujemy się już bezpośrednio na nabrzeże, żeby sobie przypłynąć tutaj statkiem. I odjazd będzie odjazd jeszcze musi pani powiedzieć. Jak jest kasą, chociaż na jedną stronę. No jest. No to jest moment. Będziemy wracać. Wracać wszyscy wracają. Idzie w tej chwili ze mną. Kto, tak jak tutaj były prośby, nie chce, że tak powiem, kombinuje sobie sam, czy płynie, czy nauczyłaś się. Nie kombinuj. O godzinie 15, powtarzam jeszcze raz, spotykamy się przed bazyliką świętego Marka. I stamtąd już z powrotem razem udajemy się tutaj. Jeśli by się ktokolwiek zagubił, to o godzinie 17 odjeżdżamy stąd. Dobra, kurna, chłopaka się wszyscy. Ja proszę bardzo, czy... zaraz, bo do końca jeszcze nie wiemy. O 15 i o 17 stąd. Czy ja w Wenecji mam sobie zjeść obiad, czy mamy też obiad później dopiero zjeść? Będziemy w tym dużym supermarkecie, tutaj obok Wenecji. Po 17. Dobra, pani Renko, teraz jak jest tą jedną stronę z tym przejazdem? Z powrotem wszyscy ja mają opłacone. Ja wszystkim kupię bilety tam na nabrzeżu. No wszystkim, ale część jedzie indywidualnie. To na nabrzeżu się... Ale nie wiadomo o której godzinie. No jak nie wiadomo? No, o 15. Nie, no ale może przyjedziemy z Rysiem sobie inaczej, nie? Boisz na zadaniu? To proszę sobie kupić bilet, a ja zwrócę. Dobra. Nie zwracaj, jej kochano, co to kosztuje. Jedziemy sobie do statek. Z tym, że proszę państwa, ostateczna godzina to jest 17 i... To za jedną stronę nam oddadzą. Ja drogę w takim razie. Będziemy zobaczyć. Idziemy. Idziemy. Nie ma. Nie ma. Czego nie ma? Nie ma chęci. Na co? No bo to są linie prywatne i oni tutaj szukają. To trzeba by kupić, żeby nie kombinować. To jest dobrze w tym kierunku. Proszę państwa, jest godzina prawie 13. 4 godziny mamy na Wenecji. Jeden z strony 4000. Dobrze. Będzie piękny. Że jesteśmy w takim składzie, że można nam po prostu... Zabudowy, wąskie uliczki, bardzo łatwo jest się zgubić. Proszę państwa, ktokolwiek by się zgubił. Patrzy na budynkach, na rogach tych budynków, na załamaniach. Musi pisać San Marco, S Marco. Ja to bez mostu. Ja to, czyli
tutaj na droga prowadzi do Katowickiego Marka Most Jalko. Proszę Państwa, jeśli ktokolwiek, to cały czas idziemy tam, żebyśmy wyszli na San Marco. Na piątko San Marco, to w tą stronę i o godzinie 15, jeśli to spotykamy się przy Katowickiego Marka. To jest jedna sprawa. Jeśli z powrotem by ktoś chciał wrócić na to ten plac, który minęliśmy, stały autobusy, to jest to ostatnie miejsce, dokąd mogą dojeżdżać. Tutaj w Wenecji pojazdy maszynowe, spalinowe, autobusy, auta i tak dalej. Nazywa się Zona. Zona. Prawdziwa studia. Skąd czerpano wodę? Ano, proszę Państwa, spod dna laguny, czyli jakieś 30-40 metrów w głąb, pod morze jeszcze, podkopywano się pod tą wodę. Przytrzymajcie kamerę, coś się robi morze. Prawda? Przytrzymajcie kamerę. Nie, tak, jeszcze niżej, tam czerpano wodę słodką. Woda była bardzo cenna słodka w Wenecji. Często też zbierano te sztuczce, tworzono takie okądrowane wielkie zbiorniki i te gory, jeśli opłodowywali wodę, często trzeba było wykorzystywać wiele razy. W ogóle, proszę Państwa, it's a different health. Tak, nie gorsze. Zaczynała się zapadać, także to wszystko, co teraz jest woda. Jak? Za nami Koszyckie Kościół, jeden z najstarszych w Wenecji. Tutaj już budownictwo, ta fasada jest renesansowa. Tutaj bardziej klasyczna. Proszę Państwa, w zasadzie to wszystko, co powstało w Wenecji, to budownictwo, które teraz mamy, powstało jeszcze przed 1500 rokiem. Czyli to wszystko jest XVI wieku. Jeśli to pochodzi z powiększenia budynku, bądź zmiana dekoracji lokalnej, ma powiedzieć te przynajmniej 400 odmów. Jeszcze bliżej. Może da się pogłaskać. Ty pilnujesz tego sklepu? Nie. Boisz się? Chodź, bo się zgubiłem. W Wenecji jest krzywa. Po prostu cały czas jedna wyspa. No tak.
ładnie, kruszkami. Tak, wszyscy razem. Tak śmiechy na ustach. Poprawnie było. Maskami weneckimi. Czerwoną poprosić. Ona jest bez filmu. No. 19. Tom. Tom. Pobudzę się do życia. No poproś, żeby. Wypuść się maskę. Nie? A co? Możesz kupić zresztą. O, pewnie. Szkoła nie wie. A, tam jest ten? Jest. Co jest tam? Nie, ale ta jest lepsza, ta czarno-czerwona nie jest większa. Nie, za mała, zobacz, to jest różnica między dwoma, nie? No to nie będę mieć szukać. No to nie będzie. A raczej nie będziemy robić zdjęcia. Inne jakieś będziemy robić. Zobaczymy tam jeszcze na tym. Dwa tysiące, to jest taki dobry.
Po tysiącu. Po tysiącu nawet. Teraz co? A resztę to było osobiste. Co? Tak, biedne też. Widziałek jest. Jeśli się robi, będzie o mnie. Hej, mama obsługuje? Seniorita. Seniorita. Jakieś drzewo? Wszystkich gatunków. Tik, brzoza. A to różowe? No to zabarwione. Ten kwiatek ten. To zabarwiony. A zabarwiony. Czyli nie jest naturalnego drzewa. Tylko taki stolik. Gdzie mam? Stanek. Taki na szafie. Tam stoi. Tak on fajnie stoi. No jesteśmy na moście pijane. Ja nie mam ich No tu jest prawdziwa Wenecja. Jest prawdziwa Wenecja. Dobrze. Czekaj, ja muszę tą Wenecję tam. No tu proszę Państwa, znajdujemy się w Wenecji, w samym centrum, na moście Alberta, tak? Największy ruch w Wenecji. Przebywały stateczki, wódeczki, tamy. A cywilni mieszkańcy na wyższych piętrach mają to dobrze, a na niższych to są zalewani, podmuchnięci całe życie. Gdzie my się spotykamy? Coś kupować, jeszcze nikt nie chciał kupić, nie było tego samego.
No powiedz, że piękne Kieliszki. Przepiękne. Piękne szkło weneckie. Przepiękne. Nie, przepiękne wazony. Bogusiowi by się podobało. Przydały.